Cześć, Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Dziś mija 20 lat od uchwalenia obecnie obowiązującej konstytucji. W związku z rocznicą pojawiają się pytania o jakość ustawy zasadniczej. Wiele środowisk postuluje jej całkowitą zmianę. Obowiązującej ustawy zasadniczej zmieniać nie chce liberalno-lewicowa opozycja. Wszyscy odnosimy wrażenie, że naruszana jest dzisiaj przez stronę rządzącą ustawa zasadnicza i na tym się dzisiaj powinno skupiać społeczeństwo obywatelskie i instytucje władzy w Polsce, żeby zachować zapisy i przestrzegać obowiązującej ustawy zasadniczej. Prawo i Sprawiedliwość od lat postuluje wprowadzenie zmian, jednak jak zaznacza wiceminister kultury Jarosław Sellin, obecnie nie ma warunków do zmiany konstytucji. Takie warunki mogłyby być wówczas, kiedy nie mielibyśmy totalnej opozycji, tylko normalną opozycję, z którą można normalnie usiąść i zacząć rozmawiać o tym, czy pewne mankamenty i słabości polskiej konstytucji nie warto by było zmienić. Z kolei ugrupowanie Kukiz15 domaga się wyrzucenia obecnej konstytucji do kosza. Środowisko Pawła Kukiza w kampanii przedwyborczej opowiadało się za uchwaleniem nowej ustawy zasadniczej. Tej konstytucji się już nie da uratować. Widać po tych 20 latach, że ten model ustrojowy się absolutnie nie sprawdził, że on jest nieczytelny, niezrozumiały, niefunkcjonalny, że nie nakreśla w sposób jasny i taki oczywisty kompetencji władz i odpowiedzialności poszczególnych urzędników. Polski producent ciągników Ursus podpisał kontrakt warty 100 milionów dolarów ze spółką z Zambii. Firma zobowiązała się dostarczyć do tego kraju ponad 5 tysięcy maszyn rolniczych, uruchomić montownię oraz zorganizować w tym kraju 10 centrów serwisowych. To trzecia umowa Ursusa w Afryce. Firma sprzedaje już swoje maszyny w Etiopii i Tanzanii. Ursus to ponad 70 lat historii mechanizacji rolnictwa i ponad 120 lat doświadczeń w przemyśle. Jesteśmy dobrze postrzegani przez naszych partnerów, dlatego to właśnie nam są powierzane tak nietypowe zadania, mówi Karol Zarajczyk, prezes firmy. Tym, czym Ursus różni się od swoich konkurentów w Afryce, to jest to właśnie, że chce się dzielić swoją wiedzą, chce szkolić młodzież, chce współpracować z lokalnymi władzami w kreowaniu miejsc pracy. Bo to jest nie tylko i wyłącznie dostawa komponentów do montażu ciągników, ale przede wszystkim trening i szkolenie miejscowej kadry. Ursus to teraz nie tylko ciągniki i maszyny rolnicze, ale także szeroko pojęta elektromobilność, dodaje prezes firmy. Autobusy od 8 do 18 metrów elektryczne, także spalinowe, hybrydowe, trolejbusy. To wszystko tutaj w ciągu 3 lat udało się zrobić dzięki wsparciu uczelni, przede wszystkim lubelskich, Politechniki Lubelskiej, również Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bardzo duży udział w tym miała również Politechnika Warszawska. Bardzo pomogły nam dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rząd niedawno ogłosił program elektromobilności. W ciągu najbliższych 2-3 lat na ulicach polskich miast mają pojawić się setki autobusów z napędem elektrycznym. Ursus ma jeszcze śmielsze plany. Chce budować elektryczne samochody dostawcze i osobowe. Polacy uwierzyli, że patriotyzm gospodarczy jest ważny, podkreśla wicepremier Jarosław Gowin. Polacy mają gen innowacyjności i jesteśmy bardzo kreatywni. Mam na myśli zwłaszcza tych młodych konstruktorów, którzy są tutaj za państwem. To są ludzie, którzy są świetnie wykształceni, którzy nie mają żadnych kompleksów, którzy rzucają wyzwanie światu, rzucają wyzwanie w globalnej konkurencji i wierzą w to, że można wygrać. Ursus posiada w swojej ofercie obecnie 2 elektryczne autobusy. Władze firmy chcą, by za 3-4 lata Ursus produkował kilkaset elektrycznych autobusów i trolejbusów rocznie. Listy internowanych w stanie wojennym, pisemna rezygnacja Andrzeja Gwiazdy z członkostwa w zarządzie regionu Gdańsk, NSZZ Solidarność i wiele innych cennych dokumentów z lat 80. trafiło do archiwum akt nowych. To materiały zgromadzone przez byłego bliskiego współpracownika Lecha Wałęsy, Konrada Maruszcyka. Instrukcja na wypadek ogłoszenia stanu wyjątkowego bądź interwencji z zewnątrz przygotowana jesienią 1981 roku przez Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność to unikatowy dokument. Właśnie trafił wraz z innymi materiałami do archiwum akt nowych. Przekazała je Maria Nowicka-Maruszczyk, córka Władysława Siły Nowickiego i żona Konrada Maruszczyka, byłego sekretarza Solidarności. Dokumenty zawierają takie treści, zawierają tyle rozmaitych wiadomości,
które pokazują tamten czas i działalność ludzi, związku i problemów tamtego czasu, że warto było to, że warto jest to udostępnić ludziom, którzy być może wykorzystają to w swoich pracach. W przekazanych do archiwum akt nowych zbiorach znalazło się także wiele innych cennych nabytków. Jednym z nich jest ostatni teleks wysłany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku z Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego do obradującej w Gdańsku Komisji Krajowej. Ten dokument jest nie tylko ciekawostką, mówi wicedyrektor archiwum Mariusz Olczak. Padają tam słowa, dlaczego się nie odzywacie, co się dzieje, świadczące o przerwaniu łączności i wprowadzeniu stanu wojennego. Według historyka IPN Grzegorza Majchrzaka teleks z 1981 roku ma ogromne znaczenie w kontekście historycznym, ponieważ mógł on wpłynąć na losy naszego kraju. Moim zdaniem mogły zmienić nawet historię Polski, bo one informowały członków Komisji Krajowej Solidarności o tym, że właściwie odbywają się pierwsze działania w ramach stanu wojennego. I pytanie, na które tylko Wojciech Jaruzelski mógłby odpowiedzieć, co by się stało, gdyby oni się rozjechali po takim teleksie, czy on zrezygnowałby z prowadzenia stanu wojennego, czy nie. Przekazane przez Marię Maruszczyk archiwum jej męża będzie znaczącym uzupełnieniem wiedzy o Solidarności. Konrad Maruszczyk był w samym centrum wydarzeń związanych z powstaniem Związku. Jako członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańsk zajmował stanowisko sekretarza, co czyniło go bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy. Ogromne znaczenie przekazanych dokumentów docenia dyrektor archiwum akt nowych dr Tadeusz Krawczyk. To jest wszystko ten dar serca, który pani Maria dzisiaj przekazuje do Narodowego Zasobu Archiwalnego w postaci archiwum akt nowych, za co serdecznie dziękujemy. W zespole akt Konrada Maruszczyka znalazł się także list otwarty Andrzeja Gwiazdy, wystosowany do przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej Lecha Wałęsy po porozumieniach marcowych 1981 roku oraz rezygnacja członków zarządu regionu, w tym rezygnacja Andrzeja Gwiazdy z zasiadania w zarządzie. Są też akta Komisji Charytatywnej powołanej przy parafii świętej Brygidy, wśród których są listy internowanych w stanie wojennym. Ulicami Warszawy przeszedł dziś 12 Marsz Świętości Życia. Jego organizatorami były Archidiecezja Warszawska oraz Diecezja Warszawsko-Praska. Marsz poprzedziły msze święte w katedrach po obu stronach Wisły. Inicjatywie towarzyszyła akcja Pielucha dla Malucha, podczas której zbierane były zarówno artykuły, jak i pieniądze dla mieszkańców Domu Samotnej Matki w Chyliczkach i Zielonce. Nasze ludzkie życie, niezależne od tego, jakie by było, jest darem. To nie jest nasza prywatna własność. Nie mają prawa, biedni niewiasty, które tak wołają, odwoływać się do wyłącznego, im tylko przyznawanego prawa do własnego ciała. Chcemy zademonstrować i podkreślić to, że życie jest święte, że jest dla nas ważne, że się cieszymy każdym dzieckiem, każdym darem. To jest tak naprawdę główna motywacja. Widzimy, że często jest niedoceniane życie drugiego człowieka, że nie potrafimy o nie walczyć, że jesteśmy egoistami, się zamykamy. I nie chcemy, żeby tak było. Nie chcemy też my tacy być. Dlatego, żeby to przełamać, przyszliśmy tutaj. My tu w Warszawie również bronimy życia i powiedzmy nasze młode pokolenie staramy się, żeby było świadome, że jest to przyszłość naszego narodu, naszej ojczyzny. Życie jest bardzo ważne, bo życie dał nam Pan Bóg. I my jako ludzie realizujemy i pomagamy w czym. Czy to będzie chore dziecko, czy nie, od poczęcia już jest życie w tym człowieczku. Ojciec Święty Franciszek podczas homilii we włoskim mieście Capri podkreślił, że Jezus daje nam wzór, jak zachowywać się w obliczu cierpienia. Papież przestrzegł przed pozostawaniem w ciemnych jaskiniach, które mamy w swoim wnętrzu i zachęcił, aby iść do Jezusa. Ojciec Święty Franciszek odwiedził dziś miasto Carpi. Znajduje się ono we włoskim regionie Emilia-Romagna, który w 2012 roku nawiedziło trzęsienie ziemi. Zwracając się do mieszkańców, Ojciec Święty zaznaczył, że są tacy, którzy pozostają w pułapce ruiny życia i tacy, którzy z Bożą pomocą podnoszą gruzy i odbudowują z cierpliwą nadzieją. Nie dajmy się uwięzić pokusie pozostania samymi i przygnębionymi, wypłakując się z powodu tego, co nam się przytrafia. Nie poddawajmy się bezużytecznej i nieskutecznej logice lęku, zrezygnowanemu powtarzaniu, że wszystko jest źle i nic nie jest tak jak kiedyś. To jest atmosfera
grobu. Natomiast Pan pragnie otworzyć drogę życia, drogę spotkania z Nim, ufności w Nim, zmartwychwstania serca. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, Ojciec Święty podkreślał, że słowa Jezusa wypowiedziane do Łazarza – wyjdź na zewnątrz – skierowane są do każdego z nas. Idąc za Jezusem, uczymy się, aby nie wiązać naszego życia z problemami, które nas gmatwają, akcentował papież. Zawsze będą problemy, a kiedy rozwiązujemy jeden, natychmiast przychodzi kolejny. Możemy jednak znaleźć nową stabilność, a tą stabilnością jest właśnie Jezus, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Wraz z Nim radość gości w sercu, odradza się nadzieja, ból przemienia się w pokój, lęk w zaufanie, próba w dar miłości. Na zakończenie Eucharystii papież modlił się za ofiary powodzi i lawin błotnych w Kolumbii, w których zginęło ponad 250 osób, a około 200 jest zaginionych. Ojciec Święty odniósł się również do politycznych napięć i protestów w Wenezueli oraz gwałtownych starć w Paragwaju. Zaapelował także o pokój i położenie kresu nienawiści i przemocy w Demokratycznej Republice Konga. To wszystko teraz. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne informacje dnia. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.